Pielęgnacja skóry trądzikowej nie należy do najłatwiejszych i krąży wokół niej wiele mitów. Czy witamina C będzie nasilała trądzik, a przebywanie na słońcu będzie go łagodziło? Czy trzeba nawilżać skórę trądzikową i czy retinoidy pomogą nam w niwelowaniu trądziku? Zapytam o to kosmetologa i eksperta od trądziku, Marcelinę Woźniak, znaną na Instagramie jako MedMarcy. Cześć. Cześć. Marcelina, trądzik. Bardzo dużo o tym mówiłyśmy na wspólnych live'ach na Instagramie. Tak, tak. Ale dzisiaj przygotowałam sobie troszeczkę taką formę obalamy mity, żebyśmy mogły wyjaśnić, jak to jest z tą skórą trądzikową. I na sam początek, skóra tłusta, trądzikowa nie wymaga nawilżenia. Czy to prawda? No nie, nieprawda. Zdecydowanie wymaga nawilżenia. To jest bardzo ważne w zasadzie, jeżeli ktoś ma trądzik, bo to jest najczęstszy błąd, który w zasadzie jest popełniany, czyli w momencie, kiedy pojawia się trądzik, wielu osobom wydaje się, że trzeba tą skórę wysuszyć, te wszystkie zmiany trzeba wysuszyć. Gdzieś tam szukamy po prostu takich kosmetyków, które mogą zniwelować te zmiany. I najczęściej są to właśnie kosmetyki na przykład na bazie kwasów, na bazie retinoidów. No i później dochodzi do takiego momentu, gdzie ta skóra jest tak nadmiernie przesuszona, możemy sobie uszkodzić tam barierę hydrolipidową. Więc to nawilżenie jest bardzo, bardzo istotne. Jakby w ogóle podstawą pielęgnacji w skórze trądzikowej jest bardzo dobre nawilżenie, żeby po prostu te gruczoły łojowe też dobrze pracowały. Rewelacja, czyli balans w pielęgnacji, nie to, że używamy wszystko Dokładnie. Naraz, żeby pozbyć tak. się tego problemu. Okej, okay. A czy witamina C będzie nasilała trądzik? To zależy. Właśnie to zależy też, jakie mamy stężenie, jaki jest rodzaj witaminy C, bo witamina C jest generalnie super antyoksydantem, jest kosmetyki z witaminą C, to są idealne kosmetyki do stosowania na dzień, ale musimy wiedzieć, że w momencie, kiedy mamy trądzik, to nie każdy kosmetyk z witaminą C będzie współgrał z naszą pielęgnacją, więc tutaj, no tak jak powiedziałam, no to po prostu też zależy, żeby to stężenie było odpowiednio dobrane, żeby ten kosmetyk był dobrze dobrany, aby nie podrażniał skóry trądzikowej, ale jak najbardziej te kosmetyki z witaminą C można stosować i używać w pielęgnacji skóry trądzikowej. Okej, okay, a podasz przykład, co polecasz? Moim w ogóle ulubionym kosmetykiem, jeżeli chodzi o witaminę C do skór trądzikowych, to jest witamina C z Gian Marini. Tam mamy właśnie taki też system, który matuje nam tą skórę. Ta skóra taka nadmiernie przetłuszczająca się nie świeci się, bo nam trochę witamina C kojarzy się z tym, że daje glow na dzień i tak rozświetla nam tą skórę. A tutaj właśnie tym kosmetykiem tak, jest właśnie witamina C z Gian Marini i oczywiście mamy te dwie wersje, ale ta wersja dla skór trądzikowych, takich dla skóry mieszanej, dla skóry przetłuszczającej się jest idealna. Jest idealna i pięknie współgra właśnie z pielęgnacją, z kremem, z filtrem, także to jest taki bardzo bezpieczny kosmetyk, jeżeli mówimy o kosmetyku z witaminą C do skóry trądzikowej. Wspaniale. A czy mając trądzik, to prawda, że nie możemy stosować peelingów? Nie, można stosować peelingi jak najbardziej. Oczywiście tutaj mam na myśli takie peelingi, które nie będą nam za bardzo podrażniać tej skóry. Chociaż są firmy, które na przykład rekomendują stosowanie gruboziarnistych, drobnoziarnistych peelingów przy skórze trądzikowej. Chociaż ja tak nie do końca się z tym zgadzam, dlatego według mnie dużo lepszym wyborem są peelingi enzymatyczne. I one wtedy dużo lepiej się sprawdzają przy skórze trądzikowej. Tak nie podrażniamy aż tak bardzo tej skóry. Ona czasami już jest przeciążona kosmetykami, na przykład z kwasami. Więc taki peeling enzymatyczny jak najbardziej tutaj będzie idealnym rozwiązaniem. Super. Także można. Super. Bardzo często mówisz też o peelingu enzymatycznym z Cellfusion C, tak? Z Cellfusion C, tak, dokładnie. Ten peeling enzymatyczny jest bardzo delikatny, właśnie nie podrażnia skóry, więc tutaj akurat też myślę, że będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Super. Retinoidy. Uwielbiane, popularne, tak, każdy dokładnie. O nie pyta. Ale jak to jest? Czy one rzeczywiście będą pomagać niwelować trądzik? Bo często jeszcze kojarzymy je z takimi super składnikami dla skóry dojrzałej i tylko na zmarszczki. No tak, bo tak generalnie nam się zawsze retinoidy kojarzą. Generalnie retinoidy są super rozwiązaniem, jeżeli chodzi o trądzik. To jest jedna w zasadzie z najlepiej przebadanych substancji i myślę, że działa na każdy problem. Nawet tutaj możemy powiedzieć o skórze suchej, więc tutaj to jest też wszystko kwestia indywidualna, zależy jaki kosmetyk, zależy jaki rodzaj, jakie stężenie. To wszystko ma oczywiście wpływ, ale jak najbardziej my retinoidy możemy używać w momencie, kiedy mamy trądzik. I tutaj retinoidy bardzo dobrze pomagają nam wyciszyć właśnie
właśnie stany zapalne. Także jak najbardziej. Właśnie teraz patrzę tutaj na Dermomedicę i to jest jeden z takich produktów, które ja bardzo lubię. I można od niego zacząć spokojnie taką przygodę z retinoidami. I to jest właśnie ten retinal, ale też bardzo dobrym produktem, jeżeli mówimy tutaj o skórze trądzikowej i o retinolu, jest maska z retinolem z Jean Marini. Tak. Ona jest bardzo delikatna i to jest właśnie super, że w momencie, kiedy my już mamy taką skórę przestymulowaną, podrażnioną i są te stany zapalne, to ta maska z retinolem właśnie z Jean Marini, ona nie dosyć, że ma ten retinol, to jeszcze takie składniki bardzo regenerujące, czy ceramidy, czy kwas hialuronowy, więc tutaj jeszcze możemy być pewni, że nie podrażnimy sobie tej skóry, tylko ładnie zadziałamy na ten stan zapalny. Mhm. Czyli ona będzie delikatna, ale jednocześnie skuteczna. Tak, dokładnie. To jest też kosmetyk, który nie stosujemy dzień w dzień, tylko przykładowo raz w tygodniu. Dermomedica, Jean Marini, marki, o których bardzo często też mówisz u siebie na Instagramie, ale też mamy właśnie retinol z marki PCA Skin. Też polecasz, prawda? Jak najbardziej. Tą wersję w ogóle Sensitive, ona jest cudowna, jest bardzo delikatna, właśnie nie podrażnia, bo tutaj PCA ma kilka retinoli, więc one różnie działają, są skierowane do różnych rodzajów skóry, ale właśnie ten Sensitive jest taki, myślę, że najbardziej uniwersalny i ja myślę, że generalnie można od niego spokojnie zacząć każdą pielęgnację, nawet osoby, które nigdy nie stosowały retinolu, spokojnie mogą sięgnąć po ten kosmetyk. Okej. A czy to prawda, że trądzik występuje tylko w okresie dojrzewania? Czy to mit? Mit. Ja jestem przykładem takiej osoby, gdzie ja z trądzikiem zmagałam się wiele razy w swoim życiu i on wracał. Trochę śmieję jak bumerang co jakiś czas. Więc trądzik może się pojawić w każdym momencie, nie tylko w okresie dojrzewania. Okres dojrzewania jest takim okresem, gdzie my możemy pierwszy raz spotkać się z zmianami trądzikowymi, z trądzikiem. Ale trądzik może się pojawić w wieku dojrzałym, w zasadzie. Czyli tak naprawdę cały czas musimy obserwować tą skórę, indywidualnie dobierać do niej pielęgnację. Dokładnie tak, dokładnie super, tak. Super. Czy przebywanie na słońcu łagodzi trądzik? Prawda? Czy niekoniecznie? No, to jest takie pytanie bardzo kontrowersyjne, myślę. Ponieważ z jednej strony można powiedzieć, że troszkę nam złagodzi ten trądzik, bo mogą się wysuszyć nam zmiany trądzikowe, ale to absolutnie nie jest dobra droga i tak nie powinniśmy robić. Więc w ogóle nie rekomenduję tego. Też, dokładnie. Prawda? Właśnie tutaj chodzi o te przebarwienia, o podrażnienie skóry. Generalnie promieniowanie słoneczne źle wpływa na skórę, więc to jest nieważne, czy jest trądzik, czy nie ma tego trądziku. Promieniowanie słoneczne będzie źle działało na skórę. A czy nasz styl życia wpływa na nasilenie zmian trądzikowych? Jak najbardziej. To jest fundament w ogóle wszystkiego. Tego, czy te zmiany trądzikowe będą, czy ich nie będzie, więc tutaj myślę, że od tego zawsze trzeba zacząć i nasz styl jak najbardziej wpływa na trądzik. Czyli indywidualne podejście do pielęgnacji, ale też takie holistyczne podejście, patrzymy w ogóle na całość. Holistyczne podejście, dokładnie. Okay, to jest najlepsze rozwiązanie. Super. Trądziku możemy pozbyć się raz na zawsze. Fakt czy mit? Nie, tak jak powiedziałam, ten trądzik może zawsze nam wrócić, nawet jak my ten trądzik wyleczymy, czy w okresie dojrzewania, czy w okresie, kiedy już jesteśmy osobą dojrzałą, to on zawsze może wrócić, zawsze może się pojawić, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że nawet jak raz wyleczymy ten trądzik, to on się nigdy nie pojawi, on się zawsze może pojawić, więc absolutnie nie. Okay, a czy wyciskanie zmian trądzikowych będzie pomagało nam rozwiązać ten problem? No nie, absolutnie. To jest właśnie to najgorsze, co my możemy zrobić w momencie, kiedy mamy trądzik. Więc o tym się bardzo dużo mówi, żeby właśnie nie wyciskać tych zmian, nie powodować, dokładnie, nie powodować kolejnych zmian, nie powodować przebarwień i tak dalej, więc absolutnie nie. Jedynym rozwiązaniem właśnie w momencie, kiedy mamy wypryski i gdzieś tam kusi nas, żeby coś wycisnąć, to są właśnie punktowe preparaty do nakładania właśnie na te zmiany, żeby je po prostu wyciszyć. Okej, czyli tutaj znowuż ta indywidualnie dobrana pielęgnacja. Tak, tak. Wspaniale. Czy przy trądziku należy zrezygnować z makijażu? To bardzo często wraca do nas to pytanie, no bo z jednej strony chcielibyśmy zakamuflować wszystko tak naprawdę, ale z drugiej strony obawiamy się, że to będzie nasilało ten problem. Można robić makijaż? Nie można? Można jak najbardziej, tylko to też wszystko zależy od tego, jakie są to kosmetyki, jakiej jakości, czy nie będą nas zapychać, czy nie będą na przykład nasilać jeszcze zmian trądzikowych, więc to jest też ważne, żeby te kosmetyki były dobrze dobrane. Ja na przykład bardzo lubię kosmetyki Color Science, które zresztą u was są dostępne też w sklepie, więc one są bardzo bezpieczne. Są, można powiedzieć, troszkę takie medyczne i przy skórach problematycznych, gdzie my właśnie boimy się nałożyć makijaż, a z drugiej strony chcemy
zakryć niektóre właśnie niedoskonałości, to będzie to, myślę, że takie dobre rozwiązanie. Rewelacja, czyli możemy postawić na makijaż, starannie dobieramy kosmetyki, ale pamiętamy też o pielęgnacji domowej, o oczyszczaniu skóry, tak, tak, o tym wszystkim. Tak, okej, okay. Kwasy w kosmetykach, uwielbiane, pożądane, czy pomogą niwelować trądzik? No jak najbardziej, ja myślę, że kwas, w ogóle my chyba najczęściej sięgamy po kosmetyki z kwasami w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać jakieś zmiany trądzikowe, bo gdzieś tak myślę, że to jest właśnie najbardziej popularne, że w momencie, kiedy widzimy, że coś się dzieje ze skórą, to musimy stosować kosmetyki z kwasami. I jak najbardziej to jest poprawne oczywiście, tylko zawsze właśnie tak jak powiedziałaś, musi być ten balans, czyli musi być to nawilżenie i te kwasy jak najbardziej również mogą być. Tutaj może być to serum, może być to krem, może być to płyn nawet do mycia twarzy z kwasami. Jak najbardziej tutaj teraz tych kosmetyków jest bardzo dużo, tylko oczywiście nie przesadzamy, dobieramy wszystko indywidualnie i te kwasy w pielęgnacji trądzikowej mogą być, ale z umiarem, wszystko super. Z umiarem. My jako przykład mamy ze sobą tutaj płatki złuszczające. Tak, płatki złuszczające tutaj to jest też bardzo dobry przykład, jeżeli chodzi o kosmetyki z kwasami. Bardzo dobre rozwiązanie, które gdzieś tam możemy wdrożyć do pielęgnacji, nawet bardzo prostej. I mamy jeden już produkt z kwasami, który dołożymy do pielęgnacji i tutaj już będą widoczne na pewno bardzo duże efekty. Rewelacja. Pielęgnacja skóry trądzikowej, tak jak powiedziałam, nie należy do najłatwiejszych, ale takim holistycznym podejściem, indywidualnym podejściem możemy naprawdę działać skutecznie. Tylko najważniejsze jest to, żeby słuchać potrzeb swojej skóry. Dokładnie tak. Balans, odpowiednio dobrane składniki aktywne, cierpliwość i regularność. I nie dotykamy skóry. To będzie podsumowanie. Tak, i słuchamy właśnie swojej skóry przede wszystkim, bo każda skóra jest inna i nie idziemy schematami. Wspaniale. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.